Cześć, w tym wideo zaprezentuję wam listę 50 najtrudniejszych pytań testowych kategorii B. Czy na obszarze zabudowanym masz obowiązek włączyć światła awaryjne, aby sygnalizować postój uszkodzonego pojazdu, który znajduje się poza jezdnią? Odpowiedź: Nie, ponieważ nie ma obowiązku włączania świateł awaryjnych, gdy pojazd znajduje się poza jezdnią na obszarze zabudowanym. Czy w tej sytuacji wolno ci kontynuować jazdę na wprost dotychczasowym pasem ruchu? Odpowiedź nie, ponieważ zgodnie z przepisami ruchu drogowego, kierujący pojazdem na jezdni dwukierunkowej OC o co najmniej czterech pasach ruchu powinien zajmować pas ruchu znajdujący się na prawej połowie jezdni. Czy w tej sytuacji wystarczy, że zachowasz wyłącznie szczególną ostrożność? Odpowiedź nie, ponieważ kierowca musi także m.in. zmniejszyć prędkość i ustąpić pierwszeństwa ewentualnemu pieszemu. Czy masz prawo zatrzymać pojazd pod wiaduktem, gdy znaki tego nie zabraniają? Odpowiedź tak, ponieważ żadne przepisy nie zabraniają zatrzymania pojazdu pod wiaduktem. Jakie obowiązki ciążą na osobie, która ma wydane w Polsce prawo jazdy? Powinna ona pamiętać numer tego dokumentu i podać go policjantowi podczas kontroli. Podczas kontroli nie musi go okazywać policjantowi. Musi je mieć przy sobie, kiedy kieruje pojazdem. Odpowiedź B: ponieważ posiadacz krajowego prawa jazdy nie musi mieć go przy sobie podczas poruszania się po Polsce od 5 grudnia 2020 roku. Jaką funkcję spełnia system przeciwblokujący ABS? Skraca drogę hamowania w każdych warunkach. Zapobiega zerwaniu przyczepności opon podczas przyspieszania. Ułatwia omijanie przeszkód w czasie hamowania. Odpowiedź C. Ponieważ ABS zapobiega blokowaniu kół podczas hamowania poprzez regulację siły hamowania na poszczególnych kołach, CO zwiększa kontrolę nad pojazdem i skraca drogę hamowania. Czy w tej sytuacji wolno ci kontynuować jazdę na wprost dotychczasowym pasem ruchu? Odpowiedź nie, ponieważ zgodnie z przepisami ruchu drogowego, kierujący pojazdem na jezdni dwukierunkowej OC o co najmniej czterech pasach ruchu powinien zajmować pas ruchu znajdujący się na prawej połowie jezdni. Czy przejeżdżając obok rowerzysty wykonujesz manewr wymijania? Odpowiedź nie, ponieważ przejeżdżając obok rowerzysty, poruszając się w tym samym kierunku, nie wykonuje manewru wymijania. Czy w przedstawionej sytuacji masz prawo liczyć, że poruszający się obok pojazd umożliwi tobie zmianę pasa ruchu? Odpowiedź tak. Ponieważ kierujący znajduje się bezpośrednio przed miejscem zanikania swojego pasa ruchu, CO zobowiązuje go do umożliwienia zmiany pasa ruchu jednemu pojazdowi lub zespołowi pojazdów z prawej strony. Czy w przedstawionej sytuacji dozwolone jest wyprzedzanie widocznego pojazdu? Odpowiedź tak, ponieważ ruch na skrzyżowaniu jest kierowany poprzez sygnalizację świetlną, a więc obowiązujące przepisy nie zabraniają wyprzedzania pojazdu widocznego na zdjęciu. Zamierzasz skręcić w lewo. Czy na tym skrzyżowaniu masz pierwszeństwo przejazdu przed wjeżdżającym na nie pojazdem? Odpowiedź nie, ponieważ zgodnie z regułą prawej strony na rondzie kierowcy wjeżdżający mają pierwszeństwo przed tymi, którzy już się na nim znajdują. Czy masz obowiązek umożliwić zmianę pasa ruchu pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony? Odpowiedź nie, ponieważ kierujący pojazdem z prawej strony nie ma pierwszeństwa na zanikającym pasie dopóki nie dojedzie do jego końca. Czy przejeżdżając obok rowerzysty wykonujesz manewr wymijania? Odpowiedź nie, ponieważ przejeżdżając obok rowerzysty poruszając się w tym samym kierunku nie wykonuje manewru wymijania. Czy w tej sytuacji masz prawo jechać z włączonymi światłami drogowymi? Odpowiedź nie, ponieważ świateł drogowych wolno używać tylko w czasie od zmierzchu do świtu, na nieoświetlonych drogach. Czy w tej sytuacji zbliżasz się do przejazdu dla rowerzystów i przejścia dla pieszych? Odpowiedź nie, ponieważ zbliżam się do drogi dla rowerów, a nie do przejścia dla pieszych. Czy w tej sytuacji wystarczy, że zachowasz wyłącznie szczególną ostrożność? Odpowiedź nie, ponieważ kierowca musi także m.in. zmniejszyć prędkość i ustąpić pierwszeństwa ewentualnemu pieszemu. Czy masz obowiązek zatrzymać się w wyznaczonym miejscu? Odpowiedź nie, ponieważ znaki pionowe i poziome nie nakazują zatrzymania w wyznaczonym miejscu przy przejeździe kolejowym. Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz obowiązek ustąpienia pierwszeństwa motocykliście skręcającemu w lewo? Odpowiedź: Nie, ponieważ zarówno ty, jak i motocyklista zbliżacie się do skrzyżowania od drogi podporządkowanej, co oznacza, że względem siebie jesteście w sytuacji równorzędnej i ustępuje ten, kto zamierza skręcić w lewo. Czy przejeżdżając obok rowerzysty, wykonujesz manewr wymijania? Odpowiedź: Nie. Ponieważ przejeżdżając obok rowerzysty, poruszając się w tym samym kierunku, nie wykonuje manewru wymijania. Czy z zajmowanego pasa ruchu wolno ci zawrócić? Odpowiedź nie, ponieważ strzałka kierunkowa zezwala na skręcanie w lewo, co oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem pionowym B, 23 lub ruch kierowany jest sygnalizatorem S. 3. Czy w tej sytuacji wystarczy, że zachowasz wyłącznie szczególną ostrożność? Odpowiedź nie, ponieważ kierowca musi także m.in. zmniejszyć prędkość i ustąpić pierwszeństwa ewentualnemu pieszemu. Czy w przedstawionej sytuacji masz prawo liczyć, że poruszający się obok pojazd umożliwi Tobie zmianę pasa ruchu? Odpowiedź tak, ponieważ kierujący znajduje się bezpośrednio przed miejscem zanikania swojego pasa ruchu, CO zobowiązuje go do umożliwienia zmiany pasa ruchu jednemu pojazdowi lub zespołowi pojazdów z prawej strony. Kierujesz samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Czy w przedstawionej sytuacji wolno ci wyprzedzić samochód osobowy? Odpowiedź tak ponieważ mogę wyprzedzić samochód osobowy, ponieważ kieruję samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. Czy w tej sytuacji wolno ci kontynuować jazdę na wprost dotychczasowym pasem ruchu? Odpowiedź nie, ponieważ zgodnie z przepisami ruchu drogowego kierujący pojazdem na jezdni dwukierunkowej OC o CO najmniej czterech pasach ruchu powinien zajmować pas ruchu znajdujący się na prawej połowie jezdni. Jaką funkcję spełnia system przeciwblokujący ABS? Skraca drogę hamowania w każdych warunkach. Zapobiega zerwaniu przyczepności opon podczas przyspieszania. Ułatwia omijanie przeszkód w czasie hamowania. Odpowiedź C. Ponieważ ABS zapobiega blokowaniu kół podczas hamowania poprzez regulację siły hamowania na poszczególnych kołach, C zwiększa kontrolę nad pojazdem i skraca drogę hamowania. Czy na przedstawionej drodze znak zakazujący wyprzedzania przestaje obowiązywać po zakończeniu zakrętu? Odpowiedź: Nie, ponieważ zakaz wyprzedzania obowiązuje do najbliższego skrzyżowania, a niezależnie od zakrętu na drodze. Czy w tej sytuacji masz prawo jechać z włączonymi światłami drogowymi? Odpowiedź nie, ponieważ świateł drogowych wolno używać tylko w czasie od zmierzchu do świtu, na nieoświetlonych drogach. Zamierzasz skręcić w prawo. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony? Odpowiedź nie, ponieważ wyjeżdżając ze strefy zamieszkania jesteś włączającym się do ruchu i musisz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi nadjeżdżającemu z lewej strony. Czy w tej sytuacji masz prawo jechać z włączonymi światłami drogowymi? Odpowiedź nie, ponieważ świateł drogowych wolno używać tylko w czasie od zmierzchu do świtu na nieoświetlonych drogach. W której z wymienionych niebezpiecznych sytuacji na drodze najlepiej sprawdzi się pojazd wyposażony w tzw. ESP, czyli Układ Stabilizacji Toru Jazdy. W sytuacji konieczności utrzymania stałej prędkości, w sytuacji konieczności wjeżdżania na wzniesienie, w sytuacji konieczności pokonywania kilku następujących po sobie zakrętów. Odpowiedź B, ponieważ ESP zapobiega poślizgowi pojazdu i utracie kontroli nad pojazdem, co jest szczególnie istotne przy nagłych zmianach toru jazdy, takich jak unikanie kolizji czy zawracanie na autostradzie. Czy w tej sytuacji wystarczy, że zachowasz wyłącznie szczególną ostrożność? Odpowiedź nie, ponieważ kierowca musi także m.in. zmniejszyć prędkość i ustąpić pierwszeństwa ewentualnemu pieszemu. Czy ten znak ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego zawilguceniem jezdni? Odpowiedź nie, ponieważ znajdujący się na znaku symbol ostrzega jedynie o oszronieniu jezdni, nie wspominając o zawilguceniu, które może wpłynąć na poślizg pojazdu. Stwierdzasz brak oddechu u dziecka. Nie masz nikogo do pomocy. Które z wymienionych działań należy podjąć? Wezwać pomoc, a następnie prowadzić sztuczne oddechy i uciśnięcia klatki piersiowej. Przez jedną minutę prowadzić sztuczne oddechy i uciśnięcia klatki piersiowej, po czym wezwać pomoc. Przez 15 minut prowadzić sztuczne oddechy i uciśnięcia klatki piersiowej, po czym wezwać pomoc. Odpowiedź B. Ponieważ wezwanie pomocy jest kluczowe w sytuacji, gdy stwierdzamy brak oddechu u dziecka i nie mamy nikogo do pomocy. Jaka jest maksymalna dopuszczalna prędkość samochodu osobowego poruszającego się po tej drodze? 120 km na godzinę, 100 km na godzinę, 90 km na godzinę. Odpowiedź C: Ponieważ maksymalna dopuszczalna prędkość samochodu osobowego poruszającego się po tej drodze wynosi 100 km na godzinę. Czy w przedstawionej sytuacji masz prawo liczyć, że poruszający się obok pojazd umożliwi tobie zmianę pasa ruchu? Odpowiedź tak, ponieważ kierujący znajduje się bezpośrednio przed miejscem zanikania swojego pasa ruchu, CO zobowiązuje go do umożliwienia zmiany pasa ruchu jednemu pojazdowi lub zespołowi pojazdów z prawej strony. Czy ten znak informuje o prędkości minimalnej, z jaką masz prawo się poruszać? Odpowiedź nie, ponieważ znak informuje o ograniczonej prędkości, a nie o prędkości minimalnej. O czym ostrzega, świecąca się na czerwono w czasie jazdy samochodem osobowym, lampka kontrolna z symbolem akumulatora. O uszkodzeniu akumulatora. O całkowitym rozładowaniu się akumulatora. O nieprawidłowo działającym ładowaniu akumulatora. Odpowiedź C, ponieważ kontrolka akumulatora ostrzega, że akumulator nie jest w ogóle ładowany przez alternator, co może prowadzić do wyczerpania energii i zatrzymania się samochodu. Czy w tej sytuacji masz prawo zatrzymać pojazd za znakiem w celu wysadzenia pasażera? Odpowiedź: tak. Ponieważ znak P, 7A oraz B, 36 nie zabrania zatrzymania pojazdu w celu wysadzenia pasażera, ponieważ zakaz zatrzymywania wyrażony znakiem B, 36 dotyczy tylko miejsca po jego stronie drogi, a nie jest odwołany przez inny znak. Jakie obowiązki ciążą na osobie, która ma wydane w Polsce prawo jazdy? Powinna ona pamiętać numer tego dokumentu i podać go policjantowi podczas kontroli. Podczas kontroli nie musi go okazywać policjantowi. Musi je mieć przy sobie, kiedy kieruje pojazdem. Odpowiedź B: ponieważ posiadacz krajowego prawa jazdy nie musi mieć go przy sobie podczas poruszania się po Polsce od 5 grudnia 2020 roku. Jaką funkcję spełnia system przeciwblokujący ABS? Skraca drogę hamowania w każdych warunkach. Zapobiega zerwaniu przyczepności opon podczas przyspieszania. Ułatwia omijanie przeszkód w czasie hamowania. Odpowiedź C. Ponieważ ABS zapobiega blokowaniu kół podczas hamowania poprzez regulację siły hamowania na poszczególnych kołach, C zwiększa kontrolę nad pojazdem i skraca drogę hamowania. Czy w przedstawionej sytuacji sygnał zielony zwalnia Cię z konieczności zachowania szczególnej ostrożności na przejściu dla pieszych? Odpowiedź nie, ponieważ zgodnie z przepisem kierowca jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszym na przejściu, nawet gdy sygnał jest zielony. Jaka jest maksymalna dopuszczalna prędkość samochodu osobowego poruszającego się po tej drodze? 120 km na godzinę. 100 km na godzinę, 90 km na godzinę. Odpowiedź C, ponieważ maksymalna dopuszczalna prędkość samochodu osobowego poruszającego się po tej drodze wynosi 100 km na godzinę. Kiedy wolno przewozić samochodem ciężarowym, na przednim siedzeniu, dziecko mające poniżej 150 cm wzrostu, przytrzymywane jedynie za pomocą pasów bezpieczeństwa? Jeżeli dziecko ma co najmniej 135 cm wzrostu, jeżeli w samochodzie tym nie ma możliwości zamontowania fotelika bezpieczeństwa? Jeżeli dziecko ma zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do przewożenia w foteliku bezpieczeństwa? Odpowiedź C. Ponieważ przewożenie dziecka na przednim siedzeniu samochodu ciężarowego bez stosowania fotelika bezpieczeństwa lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci jest niedozwolone zgodnie z przepisami prawa drogowego, czy na tym skrzyżowaniu dozwolone jest wyprzedzanie innych pojazdów? Odpowiedź tak, ponieważ na tym skrzyżowaniu ruch jest kierowany przez sygnalizację świetną, co oznacza, że wyprzedzanie innych pojazdów jest dozwolone. Stwierdzasz brak oddechu u dziecka. Nie masz nikogo do pomocy. Które z wymienionych działań należy podjąć? Wezwać pomoc, a następnie prowadzić sztuczne oddechy i uciśnięcia klatki piersiowej. Przez jedną minutę prowadzić sztuczne oddechy i uciśnięcia klatki piersiowej, po czym wezwać pomoc. Przez 15 minut prowadzić sztuczne oddechy i uciśnięcia klatki piersiowej, po czym wezwać pomoc. Odpowiedź B, ponieważ wezwanie pomocy jest kluczowe w sytuacji, gdy stwierdzamy brak oddechu u dziecka i nie mamy nikogo do pomocy. Zamierzasz skręcić w lewo na skrzyżowaniu. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu z przeciwnego kierunku na wprost? Odpowiedź tak, ponieważ kierujący pojazdem skręcającym w lewo na skrzyżowaniu ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu z przeciwnego kierunku na wprost. Jaka jest maksymalna dopuszczalna prędkość samochodu osobowego poruszającego się po tej drodze? 120 km na godzinę, 100 km na godzinę, 90 km na godzinę. Odpowiedź C, ponieważ maksymalna dopuszczalna prędkość samochodu osobowego poruszającego się po tej drodze wynosi 100 km na godzinę. Czy ten znak ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego zawilguceniem jezdni? Odpowiedź nie, ponieważ znajdujący się na znaku symbol ostrzega jedynie o oszronieniu jezdni, nie wspominając o zawilguceniu, które może wpłynąć na poślizg pojazdu. Jakie obowiązki ciążą na osobie, która ma wydane w Polsce prawo jazdy? Powinna ona pamiętać numer tego dokumentu i podać go policjantowi podczas kontroli. Podczas kontroli nie musi go okazywać policjantowi. Musi je mieć przy sobie. Kiedy kieruje pojazdem? Odpowiedź B, ponieważ posiadacz Krajowego Prawa Jazdy nie musi mieć go przy sobie podczas poruszania się po Polsce od 5 grudnia 2020 roku. Czy w przedstawionej sytuacji masz prawo liczyć, że poruszający się obok pojazd umożliwi Tobie zmianę pasa ruchu? Odpowiedź tak, ponieważ kierujący znajduje się bezpośrednio przed miejscem zanikania swojego pasa ruchu, co zobowiązuje go do umożliwienia zmiany pasa ruchu jednemu pojazdowi lub zespołowi pojazdów z prawej strony.